Sebastian Miller Martinez, MMA Nut, here in Krakow for UFC Poland, where Isabella Badurek faces Aleksandra Albu. So, we had to change interpreters, but if you could just take the same answer, I was just asking her about the, you know, UFC debut in her home country. What kind of emotions are going through her head right now? Jak się czuję, że masz debiut i to jeszcze w kraju, w Polsce, nie dość UFC, to jeszcze u siebie. Jestem bardzo szczęśliwa, bardzo podekscytowana. Dla mnie to jest właśnie bardzo dobre wyróżnienie i no i jak na razie spełnienie marzeń. So she is very lucky that she can give her debut by the UFC and then also in Poland. So this is one of her biggest dreams that comes true, and she is very happy and can wait until Saturday. Yeah? There's a lot of sports rivalry between Poland and Russia. We see it a lot in football matches. Is that something that you're thinking about? That you're sort of like defending Poland and you're taking on this Russian? Jest dużo rywalizacji sportowej pomiędzy Polską a Rosją. Czy to też tak odczuwasz, czy w ogóle na to nie zwracasz uwagi? Nie, szczerze mówiąc nie zwracam na to uwagi. Traktuję ją, tą dziewczynę indywidualnie i tyle. Nie ma nic dodatkowego. So for Iza it's not important. She think about Aleksandra Albu as an individual person, not as a Russian. So. No. Well, if you look at your skills against hers, how much do you know about her and where do you feel you have an advantage? Ile wiesz o Albu i gdzie myślisz, gdzie masz przewagę? Myślę, że mam w grapplingu przewagę, w parterze, w obronie też. Widziałam jej walki, to jest stójkowa dziewczyna, ale też ma pojęcie o parterze, ale mam cały game plan ustalony z trenerem Robertem Joczem i nie boję się tego. So I've seen some videos from her fights. Isabella is thinking that her ground game and her grappling is much better than from Albu, and she has a game plan and she realizes it and she will win the fight. Albu became very popular after some photos of her came out that were very revealing. Does it bother you that she's getting that kind of attention for something that doesn't even have anything to do with fighting? Aleksandra Albu zwróciła dużą uwagę na siebie swoimi fotkami, występami poza MMA. Czy ty w ogóle na to zwracasz uwagę, czy przechodzi to koło ciebie? Ja myślę, że ostatnie fotki też miałam ładne. No widziałam jej zdjęcia, ale MMA to nie jest modeling i to chyba nie ma nic do tego. Jest ładną dziewczyną, ale tyle w temacie. She also had a lot of good picture and photo sessions. Yes, of course, she see the profile on Facebook or something, but she don't pay any attention to this. So. Female MMA fighters, they sort of appear in a different light because a lot of people do tend to focus on their looks. Is that frustrating? But you know, this is a sport, but some people, when it comes to female fighters, they talk so much about how they look. Dużo ludzi myśli, że kobiece MMA całkiem się różni od męskiego MMA i w ogóle jest tak nie za bardzo postrzegane. Czy ty jakoś zwracasz też na to uwagę, wkurza cię to, czy raczej jest to obojętne, co oni mówią o tym? Nie, myślę, że wszystkim się podobają walki Ronda Rousey albo Chris Cyborg. Wiadomo, wszystkie dziewczyny nie trenują, nie walczą na tym poziomie, na przykład jak Aśka Jędrzejczyk, ale myślę, że jeżeli kobiety dobrze walczą, to jest bardzo dobre show i lepsze niż mężczyźni niejednokrotnie. So Isabella thinks that women fights are very good and all the people like it when Ronda or Aśka Jędrzejczyk fight and of course, there is a little okay cyborg. Of course, there is a little difference to men's MMA, but women fight are very good and on a very high level. So, all right. Well, final question: how many friends and family are going to be at the arena Saturday night cheering you on? Ile rodziny, ile twoich kibiców będzie na arenie w sobotę?
Nie mam pojęcia, rodziców nie będzie, bo się stresują. Zresztą im zdrowie nie pozwala, ale raczej by i tak nie byli, bo to jest jednak za duży stres dla rodziców. Ale znajomych na pewno będzie bardzo dużo i liczę na ich głośny doping. My parents will not come because they are very stressed. They cannot look any fights from me. But a lot of friends will come on Saturday and support me. Well, we're looking forward to your debut. Dziękuję. Dziękuję.